Pod tytułem Naprzeciw Doskonałości. Czyta Anikam. Siedziałam od wielu godzin na łóżku, z laptopem na kolanach, coraz głębiej zanurzając się w rozpaczy i osamotnieniu. Jednak mojej uwadze nie uszedł fakt spóźnionego powrotu męża. Wszedł cichutko, bo pora była dość zaawansowana. Zapewne liczył, iż zostanie mnie pogrążoną we śnie. Zenek! Pełnym głosem rozwiałam jego złudzenia. Żabcia? jęknął w odpowiedzi. Żabcia? Tak, żabcia! A kogóż to innego spodziewałeś się w naszym mieszkaniu, w naszym łóżku, w porze obowiązującej ciszy nocnej? Żabciu, wybacz, zasiedziałem się z kumplami przy piwie! dokończyłam z goryczą. Święci pańscy, absolutnie nie pojmuję, skąd u osobników płci męskiej bierze się taki stadny instynkt i chęć bezpodstawnego gromadzenia się w dodatku koniecznie u wodopoju lub raczej piwopoju. O czym to oni mogą tak godzinami rozmawiać, bo przecież nie znają się kompletnie na sztuce, literaturze, modzie, liczeniu kalorii czy zdrowym stylu życia. Wszystkie ich tematy spokojnie można omówić w jeden kwadrans no może dwa. Jednak żeby spędzać cały wieczór racząc się obrzydliwym słomkowym napojem i ekscytować kopaniem piłki lub, nie daj Boże, polityką lub tak czy owak, to zupełne marnotrawienie drogocennych momentów życia. Zenek wciąż stał w drzwiach do naszej sypialni i to się uśmiechał. – Żabulka, ej no, żabcia, rozchmurz się, nie dąsaj się już. – Ja się dąsam? Ja? Ja, mój drogi, jestem bardzo wysoko ponadto, Nie, mnie to, Zenuś, nie tak łatwo można wytrącić z równowagi. Mam stalowe nerwy, chyba po tatusiu, albo może raczej po stryjence Bogumile, co to nawet podczas wyborów mistera uniwersum umiała zachować kamienną twarz. Jednak nie mogę nie odnotować faktu, iż zostawiłeś mnie osamotnioną na cały długi wieczór, choć zapewniałeś, iż wyskakujesz tylko na godzinkę. I chociaż porzuciłeś mnie jak bezdomnego psa w deszczu, to nic a nic ci nie skarże. Nie, ja sobie tutaj cichutko czekam na ciebie. Uniosłam rękę, uciszając jego próbę zakrzyczenia mojej subtelnej przemowy i nie żywię urazy, wciąż stanowiąc wzór lojalnej i oddanej żony. Poza tym zenku może to cię odrobinę zdziwi, ale umiem doskonale wykorzystać samotność, zamieniając ją w chwilę pełne uroku i ekscytacji. Spędziłam niezwykle pouczający wieczór obcując literaturą co najmniej piękną. Obcując? Hmm, to co robiłaś z tymi książkami? Zenek, wypraszam sobie ironię i dwuznaczne insynuacje. I akurat nie z książkami, bo słowa trafiały bezpośrednio w głąb mojej duszy przez ekran monitora. A, czyli surfowałaś w sieci. Można to również ująć w tak prozaiczny sposób. Mąż przysiadł na łóżku obok mnie i ujął za rękę. I co tam ciekawego wyczytałaś, maleńka? Pójdź, że chmurność w głąb flaszy. Co? Gdzie mam iść? Pójdź, że chmurność w głąb flaszy, powtórzyłam. Zenek patrzył na mnie lekko zamroczonym wzrokiem. O, tu cię mam, ptaszku. Pomyślałam z satysfakcją. Trwonisz bezcenny czas na prostackie rozrywki, a ja w tym czasie samotnie wspinam się jak kaprikorn, pokonując kolejny stopień w samoświadomości i introspekcji intelektualnej. Ech, Zenuś! zaśmiałam się gorzko. Kompletny ignoranc z ciebie! A to wszystko, że zamiast dokształcać się, zamiast czerpać obficie wiedzę, skąd tylko się da, zamiast cyzelować sprawność intelektualną, siedzisz z kuflem piwa w dłoni, deliberując na jakże błahe tematy. Widzisz, nie umiesz nawet rozpoznać najprostszego pangramu. Pangramu? Ki diabeł? Nie mogłam nie odczuć notki triumfu. Moje godziny samotności i chęć doskonalenia nie poszły na marne wyrecytowałam z uśmiechem. Pangram to krótkie zdanie, zawierające wszystkie litery danego języka. O tak. właśnie posmakowałam pełną garścią słodyczy zwycięstwa. Siedziałam w napięciu, czekając na reakcję Zenka. Milczał, a do mnie jak grom z jasnego nieba dotarło, że bycie o kilka szczebli wyżej ponad mężem wiąże się z permanentną samotnością, alienacją, wyobcowaniem intelektualnym, co zatem idzie emocjonalnym. Zadrżałam. Aaaa! Zenek przerwał milczenie i nie wiedziałam, czy poprzez to wyraził zdziwienie i ekscytację moją wiedzą, czy tylko ziewnął. Hm, chyba raczej to drugie, stwierdziłam zawiedziona, patrząc, jak mój mąż przymyka oczy. Zenek! Przywołałam go do rzeczywistości. Tak, żabciu? Coś czuję, Zenoś, że ja tu perły przed wieprze Znów coś cytujesz, czy tylko mnie obrażasz? Zenon! załkałam urażona do granic jestestwa kobiecej wrażliwości. Jak możesz? Przepraszam, żabuś. Uniosł moją dłoń i pocałował. Ja przecież tylko chciałam, żebyś wartościowo i owocnie spędzał czas. Wartościowo czyli jak? No wiesz, inaczej niż przy piciu piwa z kolegami i komentowaniu ostatniego meczu. Niby dlaczego nie mogę od czasu do czasu wyskoczyć na miasto z kumplami? Zenuś, możesz! Przecież ja nigdy niczego Ci nie zabraniałam i zawsze liczyłam się z Twoim zdaniem, jednak uważam, że odrobina autodydaktyki nikomu nie zaszkodziła. Pewnie nie! Zenek znów ziewnął. Ale tak samo ważne jest umieć się odpowiednio zrelaksować i wrzucić na luz. Nawet jeśli ma ucierpieć autodydaktyka. No powiedz sama. Spokojnie żyłem sobie ładnych kilkadziesiąt lat bez wiedzy o pan gramach i zapewniam cię że umiałbym dalej tak żyć przez następnych kilkadziesiąt. Jednak skoro ty masz taki niepohamowany pęd do wiedzy, proszę bardzo. Pędź. A teraz to ja muszę pędzić do łazienki po spotkaniu przy piwopoju. Wstał i bezceremonialnie wyszedł pozostawiając mnie samej sobie. Psi! Obraził się za tych kilka malutkich słów prawdy. Dabur muszył, że w porywie szczerości wytknęłam mu bezproduktywne marnowanie czasu i potencjału osobistego? Święci państwo, przecież jego dzisiejsze zachowanie to właśnie nic innego jak wybitny przykład irracjonalnej postawy nihilistycznej. Jezu, słodki! Jak nic doprowadzi go to do autodestrukcji, moralnej degręgolady albo nawet obskurantyzmu? Nie, nie pozwolę. Ma nieborak przecież mnie, a ja zobowiązałam się być z nim na dobre i złe. Co robić? Co robić? Działać i to już, i to szybko, zanim mój misiaczek stoczy się na dno w kolorze piwnym. Zenek! krzyknęłam po chwili. Coś długo nie wraca. Zenek! wrzasnęłam głosem modulowanym odpowiednio do nocnej pory. Mąż ukazał się w drzwiach ze szczoteczką do mycia zębów w dłoni. No co? powiedział niewyraźnie. Myję się, Zenuś. Możemy spać spokojnie, mam, mam kochanie. – Co masz? – Mam lekarstwo na nasz problem. – Jaki znów problem? – Słuchaj, nie przerywaj, proszę, tylko słuchaj. Otóż, aby nie marnować już więcej czasu, by nauczyć się precyzować życiowe cele, które pozwolą przyswoić niezbędną wiedzę i wskażą drogę do naturalnej harmonii umysłu, by pozbyć się blokad stojących na drodze do… – Żaba! – Streszczaj się, bo marznę i mam pastę do zębów w ustach. – Wybełkotał. Dobrze, już dobrze. Mówiąc krótko, właśnie podjęłam niezbędne kroki. Zarejestrowałam i zapisałam nas na 365 lekcji samodoskonalenia. Hurra! Będziemy mogli codziennie rozwijać swój potencjał umysłowy i osobowościowy. I to razem! Co ty, Misiaczku, na to? Zenek wypłuł pastę na podłogę i bardzo wyraźnie wykrzyknął: Nie! Żaba, proszę, nie! Chcesz być doskonałą i znać się na tych wszystkich pandromach, syndromach, idiomach? Dobrze. Ale mnie do tego nie mieszaj. Pan Gramach, odpowiedziałam urażona, i wybacz, ale jestem kompletnie zaskoczona twoją wywrotową postawą. Co ci nie pasuje w moim pomyśle? Wszystko. Ja nie chcę być doskonały, za to chcę umieć doskonale wykorzystać chwilę przyjemności, jakie daje mi życie. A teraz wybacz, idę dokończyć mycie zębów. Znów zostałam sama. Miałam ochotę popłakać się z żałości i druzgoczącego zawodu. Ale uznałam to za bezcelowe, z racji braku odbiorców, więc tylko westchnęłam rozdzierająco. Hm, co robić? Widać taki mój los. I skoro wybrałam sobie męża, z którym nie mogę samodoskonalić się mentalnie i emotywnie, to muszę uszlachetniać swój charakter i hard ducha. Sustine et abstine. Jednak te plamy, popaście do zębów na podłodze, będzie musiał zetrzeć sam.